Bez wątpienia jest to przełom. Jest to wydarzenie, na które czekaliśmy 22 lata. Działalność właśnie związana z obszarem, działalność również służb specjalnych, ale i mieszaniną ze światem przestępczym, była przedmiotem zainteresowania dziennikarskiego Jarosława Ziętary. Były senator Aleksander G. usłyszał zarzut podżegania do zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary. W przemowie do książki. Póki jest akceptowalny w rządzie, nie ma powodu, żeby go odwoływać. Tak upożyli polskie rolnictwo, że się w pale nie mieści. Sadownicy mają dość bezradności ministra rolnictwa i polskiego rządu. Dziś protestowali w kilku miejscach kraju. Rosjanie muszą pokazać, że są gospodarzami na swojej ziemi. Czyli Dzień Jedności Narodu z Putinem w Rosji. Wtorek, 4 listopada, Łukasz Sobolewski. Witam i zapraszam na wiadomości Telewizji Republika. To może być przełom w sprawie tajemniczego zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Prowadząca postępowanie prokuratura w Krakowie wydała nakaz zatrzymania biznesmena Aleksandra G. Prokuratorzy postawili mu zarzut podżegania do zabójstwa. Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 roku. Do tej pory nie odnaleziono jego ciała. O szczegółach Karol Jałtyszewski. Były senator Aleksander G. został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie zamordowania poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Było to oczywiście związane z pracą, jaką wykonywał Jarosław Ziętara, który przygotowywał różnego rodzaju materiały do swoich relacji dziennikarskich. Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 roku w drodze do pracy. Był młodym, 24-letnim dziennikarzem śledczym. Pisał o aferach gospodarczych, także tych z udziałem Aleksandra G., wówczas właściciela sieci kantorów i jednego z najbogatszych Polaków. Zajmował się ludźmi, którzy prowadzili wtedy interesy. To były wtedy naprawdę osiągało się krociowe zyski z interesów związanych najczęściej z jakimś, nie wiem, handlem, czymś na granicy z przemytem, na kierunku niemieckim. Jarek zajmował się takimi osobami. Pan G. był jednym z ludzi, którym Jarek się zajmował. Aleksander G., oskarżony o podżeganie do zabójstwa dziennikarza, to aktywny działacz PZPR i etatowy pracownik Służby Bezpieczeństwa. W 1989 roku, natychmiast po wejściu w życie prawa umożliwiającego legalny obrót walutami, otworzył pierwszą w Polsce sieć kantorów. Rok później tygodnik Wprost ulokował go na pierwszym miejscu listy najbogatszych Polaków. Na początku lat 90. był też likwidatorem spółki ArtB. Później przez kilka lat zasiadał w Senacie. W 2004 roku skazano go za wyłudzenie blisko 10 milionów złotych podatku VAT. W 2009 przedterminowo wyszedł na wolność. Był to człowiek, który dzięki cynkowi ze służb specjalnych założył sieć kantorów majątku. Ale postępowanie Ziętary i najprawdopodobniej wówczas komuś mocno nadepnął na odcisk. Zarzuty dla Aleksandra G. to przełom w sprawie, która przez wiele lat stała w miejscu. Przez pierwsze kilka lat prokuratura udawała, że to nie mogła być zbrodnia, że pewnie wyjechał, zaginął. W 1995 roku śledztwo umorzono, mówiąc, że no nie ma powodu w ogóle, by przypuszczać, prawda, że doszło do jakiegokolwiek zaginięcia. Potem były sygnały, które były lekceważone. Prokuratura Generalna długi czas nie widziała powodu, żeby tę sprawę wszczynać. Wszczęła ją dopiero po apelu redaktorów naczelnych największych gazet. I nagle okazuje się, że można po tych 8000 dni znaleźć potencjalnego zleceniodawcę i być może również sprawcę. Jarosław Ziętara to jedyny polski dziennikarz, który przepadł bez wieści. Teraz, po 22 latach, pojawia się nadzieja, że odpowiedzialni za jego śmierć w końcu poniosą karę. Karol Jałtuszewski, Telewizja Republika. Rozgoryczeni i zniechęceni nierzadko stojący na granicy bankructwa polscy sadownicy nie czują się frajerami, jak określił ich minister rolnictwa Marek Sawicki, i biorą sprawy w swoje ręce. Dziś protestowali w kilku miejscach kraju, a w samej Warszawie m.in. pod kancelarią premiera i resortami gospodarki i finansów. Postulaty od kilku miesięcy mają te same, oczekują wsparcia od rządu po tym, jak Rosja wprowadziła embargo na import naszych owoców i warzyw. Karolina Tomaszewicz. Wybory coraz bliżej, partia władzy ogłasza, że chce być bliżej ludzi, ale dziś to sadownicy przyjechali tu, żeby być bliżej władzy. I zapytać, co robi rząd, żeby im pomóc. Swoje fotki sobie robili. Albo raczej, dlaczego nie pomaga. Minister Sawicki obraził nas. Pani premier powiedziała, pan minister skrócił dystans.
My też skróciliśmy, jesteśmy przed budynkiem. Na spotkanie z Markiem Sawickim, który powinien ich wspierać, a w jednym z wywiadów nazwał ich frajerami, nie mieli co liczyć, bo minister jest w Azerbejdżanie. Nic nie radzą z tymi naszymi produktami, jak nas zostawili tak. Najpierw to urzędników poprawić, zmienić swoich, a wziąć naprawdę kompetentnych, a nie tylko swój swojaka ciągnie i na tym to się opiera. Pani premier nawiązuje do dialogu. Gdzie ona jest? Nawet nie chce wyjść. Po drugiej stronie ulicy pani premier właśnie prowadziła obrady rządu. Rządu, który widać, że też wspiera sadowników, bo na stołach jabłek nie brakuje. Protestujący złożyli tylko petycję. Jeśli tego nie potraficie zrobić, to niestety musicie wyjąć pieniądze z własnego budżetu. To wcale nie są duże pieniądze. Około 1000 rolników protestowało nie tylko przed kancelarią premiera, ale też przed ministerstwami gospodarki, finansów, rolnictwa i przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. Żeby również, tak jak było wcześniej przy Rekaszekoli, wszyscy producenci mieli równe szanse, jak polscy, jak i francuscy czy niemieccy, a nie w gorszych warunkach 50% tego, bo jesteśmy niezorganizowani. Sadownicy nie mogą sprzedać nadwyżki jabłek, która wcześniej trafiała do Rosji. Swoją sytuację nazywają tragiczną. Chcą, żeby rząd zdjął z rynku około 500 ton jabłek. Znaczyć na inne cele niż spożywcze, niż rynkowe, czy na przykład na produkcję biogazu, biopaliw. To jest koniecznością. Około 500 000 ton jabłek, które nie można powiedzieć, że sadownik oszuka, bo to są w magazynach zrażone, elegancki towar. Domagają się wypłaty rekompensat, które pokryłyby co najmniej połowę kosztów produkcji owoców. Sadownicy protestowali też w Annapolu, w województwie lubelskim, blokując tam drogę. Część wiejskiego elektoratu próbuje na swoją stronę przeciągnąć SLD. Przed kancelarią premiera nie zabrakło posłów lewicy, którzy teraz zbierają podpisy pod wnioskiem o odwołanie ministra rolnictwa. Chcemy pomóc producentom. Myślę, że sobie państwo chcę, po prostu kampanię robią. Powiedzieć, że jutro na spotkaniu z panią premier Ewą Kopacz, jeśli do tego spotkania dojdzie, to pan premier Leszek Miller nie będzie rozmawiał o budżecie obywatelskim, bo to zostawmy, jak sama nazwa wskazuje, obywatelom, bo oni decydują o podziale tego budżetu obywatelskiego, ale przede wszystkim na temat rolników. PiS chce debatować z ministrem rolnictwa i z rolnikami, ale Marek Sawicki rozmowy unika, twierdząc, że Janusz Wojciechowski nie jest odpowiednim partnerem. Jest w Parlamencie Europejskim, chwała mu za to. Chce rozmawiać z parlamentem, to tam jest Czesław Sikielski, szefem komisji, niech z nim rozmawia. Nie widzę powodu, żeby Sawicki z nim rozmawiał. Opozycja swoje pytania kieruje więc do szefostwa PSL-u. Dlaczego ministra nie było w Mediolanie, wtedy kiedy 30 września ministrowie rolnictwa krajów Unii Europejskiej dzielili drugą transzę rekompensat. Wskutek Polska dostała dwa razy mniejszą pulę na te rekompensaty niż dziesięciokrotnie mniejsza od Polski Belgia. Pamiętam tylko w Mediolanie na tym spotkaniu, no bo to było takie nieformalne spotkanie przy winku. No więc miał wtedy inne obowiązki, załatwiał swoje sprawy i słusznie. Sadownicy zapowiadają, że jeżeli rząd ich nie wysłucha, zaostrzą protesty. Karolina Tomaszewicz, Telewizja Republika. Być może dzisiejsze protesty zdopingowały rząd do przyjęcia rozporządzenia, dzięki któremu producenci cebuli i kapusty mogą liczyć na 450 zł odszkodowania na hektar powierzchni tych upraw, zaś 800 zł dostaną producenci jabłek za hektar powierzchni owocujących w tym roku sadów jabłoniowych. Ciekawe, co na te kwoty rolnicy. I kolejny temat. Polska ma zapłacić 14 tysięcy euro reżyserowi Grzegorzowi Braunowi, bo naruszyła jego prawo do wolności słowa, orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Sprawa dotyczy wypowiedzi Brauna dla Radia Wrocław, w której stwierdził, że językoznawca profesor Jan Miodek był tajnym współpracownikiem SB. Trybunał oświadczył też, że postępowania sądowe w Polsce przeciwko Braunowi stały w sprzeczności z jego prawem do swobody wypowiedzi. Po tylu latach trudno jakieś wybuchy entuzjazmu. No po prostu sprawiedliwości w jakiejś skromnej mierze stało się zadość. Teraz byłoby dobrze, gdyby ci wszyscy etatowi kłamcy, funkcjonariusze frontu ideologicznego, którzy przez lata dezinformowali opinię publiczną na mój temat, czy szerzej w ogóle w sprawach lustracji w Polsce, gdyby oni odszczekali. No ale tego się jakoś specjalnie nie spodziewam. Dobrze, że ten wątek jakoś tutaj został spuentowany, że można odwołać się do tego wyroku. Bardzo ambitne plany, tak w ogromnym skrócie można przedstawić założenia Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące dozbrajania naszych wojsk w najbliższych latach,
A mówią one o miliardowych przetargach, m.in. na nowe okręty dla Marynarki Wojennej, systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu i śmigłowcach wielozadaniowych. Problemem może być tu jednak realizacja tych planów, bo tylko w ciągu ostatnich 7 lat do budżetu wróciło z MON 10 miliardów złotych, których resort nie potrafił wydać. Radosław Jankiewicz. Wiceminister Obrony Narodowej odpowiedzialny za modernizację sił zbrojnych Czesław Mroczek przekonywał, że już wkrótce Wojsko Polskie uzyska nowe zdolności obronne. Mowa o wielomiliardowych przetargach. Między innymi na drony, zarówno te zwiadowcze, jak i uderzeniowe, za około 3 miliardów złotych. Warunki dotyczące pozyskania tych systemów od tych państw w ciągu miesiąca, dwóch i w pierwszym kwartale 2015 roku podejmiemy decyzję o tym, jaki system wybieramy. Nowe okręty dla Marynarki Wojennej do ochrony wybrzeża, patrolowe i podwodne, które mają zastąpić te wysłużone, wciąż pływające pod polską banderą. MON chce tu wydać blisko 14 miliardów złotych. To będą postępowania, które zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Zakładamy, że rozstrzygnięcie, wyłonienie wykonawców tych okrętów nastąpi w 2005 roku. W 2015 roku. Od wycenianego na około 20 miliardów złotych systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Wisła już wkrótce będzie znany. Ma wybrać między amerykańskim systemem Patriot a systemem SAMPT produkowanym w Europie. Już wiadomo, że z 8 planowanych baterii rakiet do 2022 roku MON ma kupić tylko 2. Dokładny harmonogram pozyskiwania tych baterii będzie wynikał z ostatecznych negocjacji, które są jeszcze przed nami, więc tu w pewnym zakresie się może ten harmonogram zmieniać. Natomiast no, wiemy, co chcemy pozyskać i w przyszłym roku chcemy zakończyć postępowanie. Najważniejsze postępowania postępują nadal i końca tego nie widać w temacie systemu przeciwlotniczego Wisła. Jeszcze tak naprawdę nic nie wiemy. Wiemy tylko, jacy są oferenci. De facto nie rozpisano jeszcze przetargu. Do tego tarcza bliskiego zasięgu naryw za około 10 miliardów, 70 śmigłowców wielozadaniowych za około 10 miliardów, 30 śmigłowców szturmowych za około 4 miliardy. Przetargi mają być rozstrzygnięte także w przyszłym roku. Do tego w 2017 na uzbrojenie F-16 mają wejść amerykańskie pociski manewrujące JASM. Jedyna realna zmiana, jaką mogliśmy zaobserwować, to jest harmonogram nabycia śmigłowców uderzeniowych, które rzeczywiście nastąpiło przyspieszenie. Jeśli chodzi o obronę powietrzną i przeciwrakietową, nastąpił proces wręcz odwrotny. Resort obrony przekonuje, że od teraz wszystkie pieniądze na modernizację będą wydawane. To jest stara choroba i jak widać ta choroba trwa. Mianowicie, że bardzo łatwo się zapowiada, bardzo łatwo mówi się, co się zrobi, a bardzo trudno się to realizuje. Praktyka ostatnich lat jest taka, że zwykle Ministerstwo Obrony co najmniej miliard, jeżeli nie więcej złotych, oddawało ministrowi finansów, no ponieważ nie zdołało wydać tego. W ciągu ostatnich 7 lat do budżetu wróciło z MON 10 miliardów złotych. Do 2022 roku resort na modernizację wojska chce wydać ponad 100 miliardów. Plany są bardzo ambitne. Pytanie, czy za nimi idzie także strategia skutecznego wykorzystania nowego sprzętu. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika. A my przenosimy się za granicę. Jeśli brytyjskie szkoły nie będą aktywnie promować wartości brytyjskich, będą zamykane, powiedziała minister Danii. Wartości nie ma nic wspólnego z cnotami, które budowały potęgę imperium. Dziś uczniowie w tamtejszych szkołach mają się uczyć m.in. aprobaty dla homoseksualistów. Nowe przepisy mają dotyczyć zarówno szkół publicznych, jak i prywatnych, w tym szkół wyznaniowych, na przykład katolickich czy żydowskich. Przepisy te dają możliwość obniżania oceny, a nawet zamknięcia szkół, które nie są zgodne z ustawą o równości, ale tylko tej w rozumieniu liberalnej brytyjskiej elity. Nowe prawo jest kolejnym przejawem zjawiska, które określić można mianem terroru politycznej poprawności. Rząd Davida Camerona odwołuje się do tradycji konserwatywnej, ale w praktyce jego działania w obszarze polityki społecznej mają coraz bardziej lewicowe piętno. Wcześniej brytyjski rząd przeforsował przepisy, które nałożyły na ośrodki adopcyjne, także te prowadzone przez wspólnoty katolickie, bezwarunkową zgodę na adopcję dzieci przez homoseksualne pary. Ośrodki, które odmówiły podporządkowania się temu prawu, zostały zamknięte.
Kilkadziesiąt tysięcy ludzi przemaszerowało przez centrum Moskwy, żeby uczcić przypadające 4 listopada Święto Państwowe Rosji, Dzień Jedności Narodowej i jednocześnie zamanifestować poparcie dla polityki prezydenta Władimira Putina. Rosjanie muszą pokazać, że są gospodarzami na swojej ziemi. Wszyscy, którzy do nas przybywają, muszą czuć się gośćmi i odnosić się do nas z szacunkiem. Pochód pod hasłem Jesteśmy Jednością zorganizował Ogólnorosyjski Front Narodowy, któremu przewodzi Putin. Maszerowali w nim zarówno zwolennicy partii Jedna Rosja, będącej przybudówką Kremla, jak i komuniści i nacjonaliści. Uczestnicy marszu raz po raz wykrzykiwali hasła na cześć Putina. Sam Dzień Jedności Narodowej został ustanowiony w 2004 roku właśnie z jego inicjatywy. Święto ma upamiętniać rocznicę wyzwolenia Moskwy spod polskich rządów w 1612 roku i zakończenia okresu zamętu, w jakim na przełomie XVI i XVII stulecia pogrążyła się Rosja. Święto zbiega się z obchodzonym przez rosyjską cerkiew prawosławną Dniem Ikony Matki Boskiej Kazańskiej. To właśnie cudownemu wpływowi tego obrazu, przyniesionego do Moskwy przez oddział kupca Kuźmy Minina i księcia Dymitra Pożarskiego, przypisuje się wypędzenie w roku 1612 polskich wojsk z Kremla. Putin uczcił dzień dziś pamięć Minina i Pożarskiego, składając kwiaty przed ich pomnikiem na Placu Czerwonym w Moskwie. I na koniec sport. Już przed rozpoczęciem finałowego turnieju 8 najlepszych tenisistów świata wiadomo, że numerem 1 obecnego sezonu będzie Novak Djokovic. Ale dla 27-letniego Serba ten rok był wyjątkowy nie tylko z powodów sukcesów sportowych. Djokovic zmienił bowiem stan cywilny, a w październiku urodził mu się syn Stefan. Novak Djokovic jest faworytem do zgarnięcia najważniejszego trofeum w męskim tenisie. W turnieju ATP Finals Serb triumfował w latach 2008, 2012 i 2013. Popularny Djoko od lat jest ulubieńcem publiczności. Swoje miejsce w sercach fanów zawdzięcza nie tylko pięknej i skutecznej grze, ale również wielu zabawnym sytuacjom, w których brał udział. Novakowi zdarzało się przedrzeźniać, w czasie przerwy rozmawiać z chłopcami od podawania piłek lub tańczyć, czy komentować buty sędziego. Dla Djokovicia to szczególnie udany rok. Wygrał turnieje w Indian Wells, Miami, Rzymie, Pekinie, Paryżu oraz w Wimbledonie. Głównym rywalem Serba w walce o zwycięstwo w ATP Finals jest Roger Federer. Szwajcar wygrywał turniej Finals 6-krotnie. I tak się dziś sprawy miały. Czy kolejne dni przyniosą nam ciąg dalszy pięknej polskiej złotej jesieni? O tym dowiemy się z prognozy pogody, która już za chwilę. A później wolne głosy Telewizji Republika. Pierwszym gościem Katarzyny Gujskiej-Hejke będzie podróżnik Wojciech Cejrowski. Przyjemnego wieczoru.